Cześć. Mam na imię Bogusz i lubię obserwować zwierzęta, a zwłaszcza małe lub słodkie. I wiele innych, chociaż nie będę wszystkich wymieniać. W Chorwacji łowiłem różne zwierzęta, a to wolniejsze ryby, a to krewetki i inne stworzenia morskie. Ale moim marzeniem było złowić kraba i nie chodziło o pustelniki. Zdecydowałem się, że opowiem o tym, którego złowiłem i nazwałem go panem krabem. Do złowienia potrzebowałem kamienistej plaży i siatki. Próbowałem złapać różne kraby. Po którejś próbie zobaczyłam pana kraba pod kamieniem. Włożyłam tam siatkę, bo chciałam go wydłubać. Zaczął się dziwnie zachowywać, a mówiąc to, mam na myśli, że zaczął gryźć siatkę. I wtedy go pojmałem, bo wszedł na siatkę. Zrobiłem przerzut, a krab znalazł się na kamieniu. I potem wrzuciliśmy go do wiaderka wspólnymi siłami. I tak zaczęła się nasza przygoda. Pofantazujmy trochę z punktu widzenia kraba. Próbowałem zastanowić się, co mógł czuć mój przyjaciel podczas naszej przygody. Oto co moim zdaniem mógł myśleć. Paniały dzisiaj dzień. Podpoczywam sobie trochę. Ale zaraz. Chwila. Co to? Ośmiornica? Czemu taka wielka? Ucięło. Na wszelki wypadek ją ugryzę. Co ona taka gorzka? O nie, to nie ośmiornica. Ma cztery kończyny. Lepiej stąd ucieknę. Mamusiu, złapał mnie jakiś czterokończynowiec. Gdzie ja jestem? Wrzucił mnie do wody? Przepraszam, czy stąd da się wyjść? Bardzo o niego dbałem. Wymieniałem mu wodę w wiaderku kilka razy dziennie i karmiłem go moim jedzeniem. Chętnie za to moją żoneczkę. Łowiłem mu nawet krewetkę. Raz, gdy wyszedłem z wody i spojrzałem do wiaderka z panem krabem, zobaczyłem krewetkę bez ogona i mojego kraba z ogonem krewetki w buzi. Coś za bardzo o mnie dba. Nie pożarł mnie. Karmi. Co to za dziwna ośmiornica? Pewnie chce mnie utuczyć, żeby potem mnie zjeść na deser, jak Baba Jaga. Ale nie mogę się powstrzymać. O, krewetka. O, już mam ogon. Jakie smaczne. Lepsze od tych kawałków różowego mięsa, który mi wciskał wcześniej. Raz miałem z nim pewną przygodę. Pan krab uciekł mi, gdy wymieniałem mu wodę. Tata chciał pomóc mi go złapać, lecz nam się wymknął. Wyrwałem tacie siatkę i sam go złapałem. Tyle, że z kamieniami. Pan krab przetrwał dzięki pancerzowi lub dlatego, że był płaski i wcisnął się w szparę. Gdy tylko nadarzyła się okazja do ucieczki, podjąłem ryzyko i szybko wcisnąłem się pod kamienie. Lecz ten sprytny czterokończynowiec mnie dopadł. I znów mnie uwięził. Czy on nie ma litości? Przecież tu jest tak mało miejsca. Drugiej nocy zacząłem się bać, że zginie z głodu. Gdy się okazało, że potrafi wystarczająco długo wytrzymać bez jedzenia, zacząłem się bać, że zginie z warunków panujących w wiaderu. Jak tu duszno, tak ciężko wytrzymać. Chcę do mojego świata. Skoro do tej pory mnie nie połknął, może to nie jest mój wróg. A kto tam wie. Jednak najbezpieczniej dla mnie jest w strefie przybrzeżnej. Od teraz nie ruszam się i będę patrzył w te wielkie oczy czterokończynowca. Może mnie zrozumie. Łzy zaczęły mi napływać do oczu, bo miałem do podjęcia trudny wybór. Albo zaryzykować, że pan krab zginie, albo go wypuścić i nigdy go już nie zobaczyć. Wybrałem opcję drugą. Zrobiliśmy mu pamiątkowe zdjęcia i filmiki. Wybraliśmy się z rodzicami na plażę, dodam, że był to środek nocy i musiałem ich do tego długo namawiać. Znaleźliśmy dobre miejsce na plaży i go wypuściliśmy. Oto scena wypuszczenia kraba na wolność. W tym momencie poczułem, że podjąłem dobrą decyzję, choć humor wrócił mi dopiero następnego dnia. Czemu on puszcza wodę z oczu? Przecież ja mam jej wystarczająco. Gdzie on idzie? Może mnie wypuści? Tak, wolność. Już drugi raz nie dam się złapać. Teraz zostanę gwiazdą strefy przybrzeżnej. Będę snuł długie morskie opowieści o niewoli, o lądowym potworze, który mnie więził, o tej pysznej krewetce, którą mi dał.
A może jednak on chciał dla mnie dobrze? Nawet go polubiłem. Kim był mój przyjaciel? Muszę wypytać o to najstarsze żółwie morskie. Po przyjeździe z wakacji chciałem się dowiedzieć, kim był mój przyjaciel. Z pomocą taty rozpocząłem poszukiwania prawdziwej nazwy mojego kraba. Nie było łatwo. Najpierw znaleźliśmy urobiejskiego kraba zielonego. Jak sądzicie, czy to ten? Znaleźliśmy jeszcze tak samo wyglądającego kraba jak pan krab, nazywanego przez nurków i amatorów Adriatic Sea Crab, ale nigdy nie było żadnych informacji o nim. W końcu tata zakończył nasze poszukiwania. Pamiętam, jak krzyknął: mam, to Pachygrapsus marmoratus. Czy widzicie podobieństwo? Tak, to on. Zobaczmy bliżej. Widzicie, ma taki charakterystyczny wzór i od tego pochodzi jego nazwa marmoratus, znaczy marmurkowaty. Pachygrapsus marmoratus należy do gromady skorupiaków, pod gromadę pancerzowców. Jego nieco kwadratowy pancerz, oto widzicie takie te wzorki, ma około 4 cm wielkości. Należy do rzędu 10 nogów. Ma po obu stronach po 4 odnóże służące do kroczenia i jedną parę odnóży zakończonych szczypcami. Mój krab po prawej stronie ma tylko 3 odnóże kroczące, ale spokojnie. Ciekawostką jest to, że w czasie walki, ucieczki czy innego zagrożenia może odrzucić odnóża, które odrasta mu w czasie linienia, czyli zrzucenie pancerza. Linieje raz w roku. Pachygrapsus marmoratus to bardzo szybki krab i trudno go złapać. Okazuje się, że nie jest wybredny, jeśli chodzi o pożywienie, zataglony, wodorosty, mało skorupiaki, larwy owadów, martwe ryby, no i szyneczkę. A żywa krewetka, którą złowiłem, była chyba dla niego prawdziwym smakołykiem. Żyje około 4 lat. Samce mogą żyć nawet dłużej. Na koniec chciałem was zachęcić do obserwowania przyrody wokół was. Warto, bo na każdym kroku czeka na was jakaś ciekawa istota żywa. Może uda się wam z nią zaprzyjaźnić, może przeżyjecie jak ja jakąś ciekawą przygodę, albo po prostu dowiecie się ciekawych informacji, jak ja o krabach. Ja do dzisiaj pamiętam swojego wakacyjnego przyjaciela, pana kraba, którego tak naprawdę pokochałem i nawet na jego wspomnienie kręci mi się za wokół. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze go spotkam. Na pewno chciałem dodać, że to jest inny zupełnie krab, bo tutaj nie ma tych. W ogóle to nie jest ten sam krab. Na nim się nie wzorujcie. Dziękuję.